Po co ludzkości to rolnictwo? Wiele osób zadało to, to <noise> pytanie, ponieważ jednak zapłaciliśmy bardzo wysoką cenę za udomowienie również ludzi, można to tak powiedzieć. Radio naukowe. Czy życie przed wynalezieniem rolnictwa było dla ludzi szczęśliwsze? W tym odcinku wędrujemy głęboko w przeszłość. Sprawdzimy, co nauka może powiedzieć na podstawie ulotnych śladów łowców, zbieraczy na temat ich obyczajów, diety i tygodniowych godzin pracy. Nazywam się Karolina Głowacka, to jest Radio Naukowe, a odcinek, którego słuchacie, powstał w wyniku podróży do Poznania. Podróże Radio Naukowego są możliwe wyłącznie dzięki wsparciu patronek i patronów w serwisie patronite.pl Ukośnik Radio Naukowe. Zachęcam do dorzucenia się. A tymczasem zaczynamy. Od 105. Ladies and gentlemen, this discovery has taken a long time. We have detected gravitational waves. This year's prize is about rewriting the code of life. My body is very limited. My mind is free to explore the universe. We are not making science for science. We are making science for the benefit of humanity. Radio Naukowa. Łącz wiedza. Radio Naukowe gościł doktor habilitowany Iwony Sobkowiak-Tabaki, profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Archeologii. Dzień dobry, pani profesor. Dzień dobry państwu. Zainteresowania naukowe, pani profesor, to m.in. społeczności łowiecko-zbierackie późnego paleolitu i mezolitu na nizinie środkowoeuropejskiej, czyli w uproszczeniu taka współczesna północna i centralna Polska i podobny obszar w Niemczech. Pani profesor. Czy to prawda, że łowcy i zbieracze byli szczęśliwi od rolników? Z całą pewnością tak. A, dobrze trafiłam. Znany archeolog Robert Kelly napisał kiedyś, że co prawda życie łowców-zbieraczy nie było usłane różami, ale nie było też złe, brutalne i krótkie. Łowcy-zbieracze dysponują szerokim asortymentem, mogą korzystać z różnych zasobów środowiska, natomiast Rolnicy, zwłaszcza pierwsi rolnicy, którzy kolonizowali te tereny około 5,5 tysiąca lat temu, byli przywiązani do jednego miejsca, byli zależni od plonów i byli zależni od hodowli zwierząt. A łowcy zbieracze jak te wolne duchy. Jak tutaj nie ma, no to przenosimy się trochę dalej. Tak, nauka pokazuje, że te społeczności wykazywały się bardzo dużą elastycznością. W eksploatowaniu środowiska naturalnego znały bardzo dobrze jego zasoby. Właśnie dzięki tej dużej mobilności też tworzyły takie mapy czy obrazy w pamięci. Wiedziały, gdzie w razie głodu można przenieść swoje siedziby i można będzie korzystać z innych źródeł. Takim znanym przykładem jest uruchomienie w Ameryce Północnej jednej z kopalni złota. Działo się to na początku XX wieku, co zmieniło zupełnie szlaki wędrówki reniferów, za którymi przemieszczały się te społeczności łowiecko-zbierackie. I w momencie, kiedy ten szlak uległ zmianie, część łowców-zbieraczy zaczęła polować na zupełnie inne zwierzęta. Część zaczęła walczyć z innymi plemionami, które... Też polowały na renifery o miejsce, także potrafią sobie radzić w bardzo różnych okolicznościach. Zresztą ciekawe, dlaczego w takim razie zdecydowano się na rolnictwo, ale to powiemy za chwilę. Jeszcze a propos tej szczęśliwości łowców-zbieraczy, Czytaj, czytałam takie badanie z 2019 roku w Nature Human Behavior, gdzie szacowano na podstawie współczesnych społeczności łowczo zbieraczych które się przesuwały w stronę rolnictwa na Filipinach, że łowcy-zbieracze po prostu mniej pracują i to aż różnica tygodniowo 10 godzin wynosiła. To tak na Prawda, przyjemniej. To prawda, najlepszym przykładem tego, że gospodarka hodowana rolnicza nie była akceptowana wszędzie i od razu są chociażby przykłady właśnie z Niziny Polskiej, gdzie społeczności łowiecko-zbierackie na niektórych obszarach, zwłaszcza na terenach chociażby ziemi lubuskiej, przetrwały długo w głąb epoki brązu. Ponieważ potrafiły dobrze wykorzystywać zasoby środowiska naturalnego, nie ma tam gleb, które warunkowały wysokie zbiory, a ten tryb łowiecko-zbieracki był trybem wydajnym, przynoszącym im korzyści. Znane jest to też z, z prac Lewisztlosa, który pisał, że właśnie te społeczności łowiecko-zbierackie, pracując krócej, mają więcej czasu na odpoczynek, myślenie, zabawę. Rozmnażanie na przykład <noise> również. A wiemy, od kiedy na terenie współczesnej Polski żyły takie grupy łowiecko-zbierackie? Musimy sobie zdać sprawę z tego, że obszar polski moglibyśmy podzielić na takie dwie strefy. Przede wszystkim do momentu ustąpienia lądolodu Nizina Polska nie była zasiedlona. Społeczności łowiecko-zbierackie. Zamieszkiwały tylko tereny południowej Polski. Mniej więcej, od 14 tysięcy lat temu rozpoczęła się rekolonizacja niziny polskiej, i to wtedy pierwsze społeczności łowiecko-zbiorackie wkraczały w ten nowy mod glacjalny, czyli ukształtowany przez działanie lądolodu krajobraz. To się mogli czuć pionierami, naprawdę <laughs> dokładnie. Wcześniej grupy ludzkie zasiedlały tylko i wyłącznie tereny wyżynne. Najstarsze osadnictwo, jakie znamy z Polski, datowane jest około na 500 tysięcy lat wstecz. Tutaj najstarszym takim stanowiskiem, skąd mamy pozostałości różnego rodzaju artefaktów krzemiennych czy kości, pochodzi z Trzebnicy koło Wrocławia i to właśnie tam te najstarsze społeczności łowiecko-zbierackie bytowały. Jest tych stanowisk kilka, ale to jest. Y Najbardziej znane stanowisko. 500 tysięcy lat temu? Tak, okej. Okay. Bo czytałam opis pani Grantu, muszę przyznać, i tam pani zwraca uwagę na to, że taka prahistoria w naszych terenach jest stosunkowo najsłabiej poznanym okresem. I pani Grant właśnie miał tę lukę wypełnić. Mnie to szalenie ciekawi, jak to się robi, bo. Większość z nas kiedyś była w muzeum, gdzie było widać ślady dawnych narzędzi, tego typu rzeczy, i niewprawne oko widzi no, po prostu kamyczki, które są pobijane w ten czy inny sposób. Jak pani jest w stanie z takich okruchów różnych rzeczy opisać, właśnie na przykład, funkcjonowanie jakiejś społeczności? To zadanie jest szczególnie trudne dla archeologów działających na Nizinie Polskiej. Dlaczego? dlatego że lądolód, który tutaj był, pozostawił po sobie wielometrowe piaszczyste nakłady, wiąże się to też z bardzo słabymi glebami, glebami piaszczystymi, które też są glebami suchymi, bardzo kwaśnymi i wówczas szczątki organiczne zachowują się bardzo słabo. Właściwie z całego terenu niziny polskiej znamy zaledwie kilka Stanowisk, na których wystąpiły fragmenty kości i to kości przepalonych w dodatku. Wtedy one miały szansę się zachować. Jest też kilka stanowisk, tak zwanych mokrych, czyli takich, gdzie te zabytki obecnie są wydobywane z torfu, czyli dawnych zbiorników wodnych, czy też czasami znajdowane są jako znaleziska luźne w rzekach, na brzegach rzek, harpuny. Natomiast zupełnie inaczej wygląda sprawa na południu Polski, gdzie mamy zupełnie inne gleby i tych pozostałości również organicznych jest więcej. Co możemy zrobić tutaj na niżu? Oczywiście zbierać bardzo skrupulatnie te okruchy przeszłości i próbować je interpretować i rekonstruować. Bo archeolog nie odtwarza przeszłości, tylko ją rekonstruuje na podstawie hipotez, które weryfikuje. Jeżeli chodzi o materiały krzemienne, to mamy tutaj szerokie pole do popisu. Również archeologia dzięki współpracy z naukami przyrodniczymi i fizykochemicznymi dokonała ogromnego postępu. I tak, jeśli chodzi o datowanie, czy genetykę, masaże, czy to rewolucja niemalże. No. Tak, ale nawet biorąc pod uwagę te zwykłe krzemienie. Przede wszystkim dzięki traseologii możemy dowiedzieć się, jakie funkcje pełniły narzędzia, za pomocą których wykonywano różnorodne prace takie jak na przykład ćwiartowanie tłuszcz zwierzęcych, obrabianie kości czy, czy poroża, obróbka roślin zielnych, różnego rodzaju czynności, które były Wykonywane w tym obozowisku, gdzie dana społeczność przebywała. Ale to skąd to wiadomo, są jakieś resztki materiału na tych y, krzemieniach? Też do tego zaraz dojdziemy, mhm. ale przede wszystkim wiemy o tym dzięki pracom czy dzięki studiom porównawczym, eksperymentalnym, czyli naukowcy współcześnie wykonywali podobne czynności związane chociażby z przygotowaniem brzechwy y, strzał czy właśnie związanych z obróbką kości. I te ślady są porównywane ze śladami, które występują na materiałach archeologicznych. Czyli archeolog siedzi i ćwiartuje tusze zwierzęcia. Może, może nie każdy, bo jest to wąska grupa specjalistów, ale tak, takie badania też są wykonywane. Również strzela się z łuku do, do zwierzyny, która już się nie porusza, ale również w ten sposób można badać, jak wyglądają właśnie zbrojniki, które były wykorzystywane, jakie mają ślady, które były wykorzystywane w polowaniach. Pani Natomiast... też tak pracowała? Nie, ja źle. Małe nie, nie. cięcie łodyg żylastych na zupę, nie, nic takiego nie, nie, nie było. Nie miałam jeszcze przyjemności, ale wszystko przede mną. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałości organiczne na krzemieniach, to właśnie. Tutaj, jeżeli chodzi o naukę w Polsce, to jesteśmy troszeczkę do tyłu w porównaniu do tego, co dzieje się na Zachodzie, ponieważ zachowują się też na krzemieniach takie elementy jak fitolity. Są to po prostu skrzemieniałe części roślin, i które po odpowiednim przygotowaniu próbek, analizie chemicznej, możemy badać pod mikroskopem i wówczas zobaczyć, jakie konkretnie rośliny były opracowywane. To samo dotyczy też pozostałości skrobi, bo społeczności te łowiecko-zbierackie właśnie tej skrobi jako głównego źródła węglowodanów poszukiwały i również takie badania rozpoczniemy niedługo na naszym uniwersytecie. Ale naukowcom udało się także zarejestrować pozostałości łusek, ryb, krwi, włosów, zwierząt, sierści w odniesieniu do społeczności bardzo starych, bo neandertalskich sprzed ponad 100 tysięcy lat wstecz. A jakieś pyłki roślin, że na przykład coś zostało przewiezione skąd? Jesteście w stanie odtwarzać, nie wiem, ścieżki handlowe między takimi grupami importu, eksportu? Jeżeli chodzi o środowisko przyrodnicze to nie, ale właśnie taka wymiana pomiędzy poszczególnymi grupami obserwowana jest na podstawie Obecności różnego rodzaju surowców, tych, które nie występują na danym obszarze, takich jak na przykład krzemień o bardzo pięknej nazwie, krzemień czekoladowy, który występuje głównie w północnym obniżeniu gór Świętokrzyskich. Jeżeli znajdujemy go gdzieś na niżu, to znaczy, że te społeczności miały ze sobą kontakt, czy na przykład obsydian, którego wychodnie znajdują się na Słowacji i na Węgrzech, również są rejestrowane. W naszych zespołach krzemiennych. Natomiast jeżeli chodzi o rekonstrukcję środowiska, to tutaj bardzo ścisła jest współpraca pomiędzy archeologiem a naszymi kolegami przyrodnikami, i jest wiele takich markerów, które pozwalają nam zrekonstruować środowisko przyrodnicze, w jakim te społeczności bytowały, a także jak człowiek ówczesny oddziaływał na to środowisko. Wiadomo, że te społeczności łowiecko-zbierackie charakteryzowały się dużo niższą liczebnością niż, niż chociażby grupy rolnicze. Ta demografia była, jakby to ładnie powiedzieć, może nie tyle na niskim poziomie, co charakteryzowały się po prostu bardzo niskim przyrostem naturalnym te, te społeczności. I wydawać by się mogło, że one w żaden sposób na to środowisko nie oddziaływały. Ale to nie jest prawda. W jednym z ostatnich artykułów dotyczących właśnie społeczności neandertalskich możemy przeczytać, że społeczności ze stanowiska Neumark w Niemczech już ponad 125 tysięcy lat temu dokonywały celowego wypału lasów na przykład. Natomiast jeżeli chodzi o społeczności łowiecko-zbielackie tutaj na nizinie polskiej, to również właśnie w swoich pracach badawczych Wraz z kolegami takie próby rekonstrukcji środowiska podjęliśmy i udało nam się odnotować wiele ciekawych zdarzeń, jakie miały miejsce w okolicy właśnie stanowiska archeologicznego. Co jest ważne przy tego typu badaniach? Przede wszystkim musimy mieć dostęp do tak zwanego archiwum. Czyli najlepiej dziś już z zbiornika wodnego, czyli całkowicie porośniętego roślinnością, czy do jakichś obszarów torfowych, gdzie właśnie takie warstwy biogeniczne mogły się zachować. I pobieramy te osady. Nieraz liczą one kilkanaście metrów długości. W... To sporo pracy <laughs> i analizy, tak. <laughs> Dokładnie. I w momencie, kiedy osiągniemy dno danego zbiornika, wiemy, że mamy cały ten rdzeń osadów biogenicznych. Taki rdzeń jest następnie badany w laboratorium z dokładnością do jednego centymetra. Cały ten rdzeń jest dzielony na takie plasterki grubości 1 cm i koledzy przeprowadzają różnego rodzaju analizy, właśnie analizę palinologiczną, czyli ma ona służyć rekonstrukcji środowiska przyrodniczego, jakie rośliny rosły w najbliższej okolicy. Musimy jednak pamiętać, że pyłek drzew, szczególnie na przykład pyłek sosny, może być przenoszony na bardzo dalekie odległości. Także tutaj, żeby wykluczyć właśnie taką ewentualność naniesienia pewnego rodzaju pyłku, wykonuje się też badania makroskopowych szczątków roślin, czyli fragmentów łodyżek, igieł, drzew, nasion. A to naprawdę tak jest, że archeolodzy teraz mają gorące linie z biologami, tak. chemikami, fizykami. <laughs> Tak, bez nich nasza praca byłaby po prostu niekompletna. Badamy też y, różnego rodzaju markery, takie jak y, okrzemki czy wioślarki, które też wiele mogą nam powiedzieć o danym zbiorniku wodnym, o klimacie, ale również y, wykonujemy badania geochemiczne. I tak naprawdę wcześniej stosowane były tylko w odniesieniu do społeczności neolitycznych gdzie te badania właśnie zawartości fosforu w danym miejscu świadczyły o tym, że znajdowało się tam duże skupienie zwierząt. Natomiast badania geochemiczne w odniesieniu do tych społeczności łowiecko-zbiorackich nie są tak rozpowszechnione, ale dają również wspaniałe rezultaty. Dlatego, że możemy chociażby obserwować dopływ pewnych frakcji mineralnych do danego zbiornika, jeżeli skorelujemy to z działaniami człowieka i odpowiedzią na te działania roślinności, możemy też zobaczyć, czy to stanowisko było intensywnie użytkowane. Czy mogło dojść do takiej lokalnej erozji gleb i właśnie spływania tej substancji mineralnej do zbiornika wodnego? Czy mogło też dojść do takiej denudacji mechanicznej, czyli zniszczenia tej pierwotnej pokrywy poprzez intensywne działanie? Społeczności łowiecko-zbielackich hmm. w danym miejscu. Czyli takie jednak całkiem bez wpływu na środowisko to nie były. Opowiada Pani o tym, w jaki sposób się konstruuje tę wiedzę. To jest w ogóle fascynujące zawsze dla mnie, to co my wiemy na teraz? I o te, pytam o te społeczności już po ustąpieniu ostatniego lądolodu. Jak duże były grupy, które żyły na przykład na terenie współczesnej Polski, tej Nizinnej? 10, 15, 30 osób? Czy one miały swoje terytoria? Czy się z, były jakieś wojny o te terytoria? Czy możemy coś o tym powiedzieć? Konflikty zbrojne były. Zawsze. Może tylko w niektórych okresach trudno je udokumentować. Chyba takie najbardziej znane pochodzą już z okresu mezolitu, czyli troszeczkę późniejszego niż paleolit, ale dotyczą właśnie też grup łowiecko-zbierackich. Jeżeli chodzi o paleolit, to swego czasu była taka teza, że właśnie w jaskini maszyckiej. Na południu Polski właśnie grupa ludzi, która tam bytowała, została napadnięta przez inną grupę ludzi, ponieważ były obrażenia na, na czaszkach i dokonano tam takiego zbiorowego morderstwa. Dzisiaj wiemy, że to nie jest do końca prawda, że nie było to celowe działanie, tylko rzeczy związane z kultem czaszek, jakie w tym okresie też miały miejsce. Natomiast jeżeli chodzi. Czyli to o... były pośmiertne obrażenia, tak? tak? Okej. Okay. Jeżeli chodzi o wielkość tych grup, to jest kilka możliwości szacowania wielkości grup na podstawie konkretnych markerów, ale jeżeli chodzi o niż Polski, to tak jak wspomniałam, tutaj bardzo mało zachowuje nam się elementów, nie znamy cmentarzysk z tego okresu, które mogłyby nam coś więcej powiedzieć. Ale nie znamy ich czy ich nie było? Czy nie, nie, nie po, znamy. Porzucano zwłoki, raczej nie, już pewnie były chowane z całymi rytuałami pierwszymi. Jeżeli chodzi o ten wątek, to należy cofnąć się do czasów homo sapiens neanderthalensis i do wspaniałych odkryć naszego rodaka Ralfa Soleckiego, który w latach 60. odkrył pochówki neandertalskie w jaskini Shanidar, liczące około 50 tysięcy. Lat i już wówczas mamy potwierdzone celowe działania związane z składaniem zmarłych do grobu. Nie, po prostu tutaj na obszarze niziny polskiej mamy tych pozostałości, bardzo niewiele są one fragmentaryczne, raczej dotyczą południa Polski. Wielkość tych grup no, szacowana jest na podstawie też dzisiejszych obserwacji współczesnych społeczności łowiecko-zbiorackich, bytujących mniej więcej. W tej strefie zakłada się, że taka rodzina podstawowa liczyła od 6 do 10 członków grupy, i w takich grupach te społeczności zakładały obozowiska. Mówi się też, co związane jest również ze specyficznym trybem życia, o takim okresowym łączeniu się tych grup, na przykład w celu wspólnych polowań, czy chociażby wymiany, czy zawierania mariaży. Tak więc na pewno okresowo te, te grupy były większe. Ale da się powiedzieć, jak były skonstruowane, że to był, nie wiem, kobieta, mężczyzna, ich rodzice, dzieci, czy to był mężczyzna, kilka kobiet, jedna kobieta, kilku mężczyzn, I czy w ogóle da się to zinterpretować jakoś? Nie, takich, takich wiadomości nie jesteśmy w stanie posiąść. To jest jednak zbyt mało danych. Wszystko to, Mogą być nasze hipotezy. Oczywiście panuje takie przekonanie, że część czynności była wykonywana przez kobiety, część przez mężczyzn, jak chociażby polowania przez mężczyzn, kobiety zajmowały się zbieractwem. Ale to, a skąd to wiemy? może wcale tak nie było? Może to jest nasze, wie pani, współczesne stereotypowe myślenie i ekstrapolacja na tamte czasy. No tak, pani nie, się śmieje, ale to proszę, mi... nie, wykluczam, nie wykluczam tego. Natomiast te rekonstrukcje odbywają się głównie właśnie na tych badaniach aktualistycznych, czyli na obserwacji dzisiejszych współczesnych grup ludzkich, bo do tak dogłębnych, do, do tego typu informacji, my po prostu nie mamy dostępu. I raczej nie będziemy mieli. Raczej nie. Okay. A mówiła Pani też o tym, że były nieliczne, jeśli chodzi o demografię. Rozumiem, że niewiele dzieci przeżywało, że taka jest interpretacja. Też to bardzo trudne warunki życia, chociaż pamiętamy, że wcale to życie nie było takie brutalne. Jak i już ktoś przeżył, to, to było nie najgorzej. Tak, ale zakłada się, że. Przede wszystkim może wspomnę o takich badaniach, które były prowadzone w Serbii nad właśnie możliwościami rozrodczymi kobiet, które prowadziły łowiecko-zbieracki tryb życia, a kobiet, które korzystały już z dobrodziejstw rolnictwa. Akurat tam jest bardzo dobra sytuacja, jeżeli chodzi o dostęp do, do danych, bo są takie cmentarzyska i można również badać ten stres jakim jest dla organizmu otrzymanie ciąży. Różnego rodzaju markery na kościach i zębach pozwalają nam to badać i z dość dużą dozą prawdopodobieństwa powiedzieć, ile porodów kobieta, czy ile ciąż nosiła. Ale tutaj kluczową kwestią jest pożywienie. To znaczy kobiety żyjące według tych reguł zbieracko-łowieckich, to dziecko, jeżeli popatrzymy też na analogie etnograficzne, jest zawsze z mamą. Ponieważ nie potrafi przyswajać innego pokarmu, jest bardzo długo przez matkę karmione. No i dopiero jeżeli to dziecko jest w cudzysłowie odchowane, dopiero kobieta zachodzi w kolejną ciążę. Natomiast, co pokazały właśnie badania śladów ząbków dziecięcych na kościanych łyżkach którymi posługiwały się społeczności rolnicze. Okazało się, że te kobiety zachodziły częściej w ciąży, ponieważ krótszy był ten czas karmienia piersią. Od piersi. tak, mhm. Dlatego, że mogły korzystać z tych różnych owsianek, papek, które były wykonywane z ziaren różnorakich zbóż. Mamy też już do czynienia z mlekiem. Tak, więc te dzieci mogły być krócej karmione przez, przez matki. Wspaniały projekt, to muszę powiedzieć. <laughs> tak. tak, Ale też na no, pewno przeżywalność wzrastała, bo ja pamiętam takie badania, które wskazywały na to, że śmiertelność u dzieci była bardzo wysoka właśnie po odstawieniu od piersi, że ten pokarm był cały czas, a potem czasami bywało tak, że tego pokarmu było mniej, no bo mniejsze były zasoby i że to był jakiś taki krytyczny moment też w czasach Dzieciństwa a, czy wiemy, jak polowano, jakie były techniki. Tak, to akurat y, nie przedstawia wiąże Archeologowie klubności. chętnie odtwarzają, rozumiem. <laughs> tak, to znaczy, jeżeli chodzi o te zupełnie. Niektórzy chodzą na paintball, a niektórzy <laughs> odtwarzają prehistoryczne polowania. Jeżeli chodzi o te zupełnie początkowe społeczności jeszcze naszych przodków, hominidy, uważa się, że początkowo było to po prostu padlinożerstwo. Natomiast wraz z rozwojem z rozwojem technik społeczności łowiecko-zbierackie stosowały różne sposoby pozyskiwania pożywienia. Zresztą, jeżeli mówimy o społecznościach łowiecko-zbierackich, to musimy pamiętać, że nie ma jednej definicji, która określałaby, jakie są to społeczności. Wydaje się, że muszą być, musi być spełnione kilka warunków. Ale często też znajdują się od nich odstępstwa. Chociażby społeczności łowiecko-zbierackie są mobilne, ale mamy też takie społeczności, chociażby zajmujące strefę nadmorską na początku Neolitu, które mają osiadły tryb życia, natomiast nie prowadzą hodowli i nie uprawiają y, roli. Bo łowią, In, czy co? Tak, mhm. korzystają z zasobów morskich. To do nich przypływają zasoby, <grym> tak. Korzystają z zasobów morskich, oczywiście mają kontakty z łowcami, zbieraczami, ale to potwierdza właśnie to, o czym mówiłam na początku: że to rolnictwo wcale nie było tak bardzo chętnie wszędzie przyjmowane. Są też takie wspólnoty, jak na przykład należące do kultury Jomon w Japonii, gdzie Pojemniki wykonywane z gliny towarzyszą tym społecznościom już od 14 tysięcy lat, podczas gdy społeczności łowiecko-zbierackie tutaj w naszej strefie tego typu pojemnikami się nie posługiwały. Jeżeli chodzi o te społeczności, można tutaj wyróżnić też kilka ich typów, takie, które polują na megafaunę, czyli te duże ssaki, mamuty, nosorożce, włochate. Takie, które polują na, na małe ssaki, jelenie, łosie, takie, które zajmują się zbieractwem skorupiaków, łowieniem ryb, także tych, tych możliwości. Tych jest, jest tak, tak, tych możliwości jest wiele. Natomiast tak jak wspomniałam, przyjmuje się, że jeżeli były to społeczności, których podstawą utrzymania było pozyskiwanie mięsa ze zwierząt wędrujących, czyli takich jak renifery, a więc takich, na które polowały społeczności schyłkowo-paleolityczne tutaj w naszej strefie, bo na początku mieliśmy tutaj właściwie krajobraz tundry parkowej. To przyjmuje się właśnie, że te społeczności na czas polowań jednoczyły się w większe grupy, a zaganiano te zwierzęta w pewne pułapki, skąd można było albo polować z łuku, albo uderzać je takimi pałkami i w tym celu. No właśnie takie polowania zbiorowe organizowano. Widzimy też, że w miarę upływu czasu, zmniejsza się ta odległość, jaką myśliwy musi zachować dla swojego bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o polowania. Na początku, jeżeli chodzi o polowania na takie duże ssaki, jak mamuty, no to te społeczności miały do dyspozycji tylko oszczepy, zakończone właśnie tym krzemiennym zbrojnikiem, także musiały się dość mocno zbliżyć do... do niebezpieczne. Dyspozycji. Tak, mhm. to bardzo niebezpieczne. Natomiast Natomiast wraz z rozwojem techniki, kiedy już był to łuk i strzała, ta odległość mogła być większa. Także wiele możliwości, szeroki wachlarz. Te łuki były wynajdowane niezależnie w różnych kulturach. Tak, mówi się o tym, że łuk mógł być wynaleziony już w środkowym paleolicie, czyli około 40 paru tysięcy lat temu we wschodniej Azji. Takie są doniesienia. My głównie łączymy łuki już z górnym paleolitem i syłkowym paleolitem tutaj w naszej strefie. To jest fascynujące, jak ktoś na to wpadł, co tam się wydarzyło w głowie, żeby wymyślić coś w tym stylu. Ale zapytałam Panią o terytoria i oczywiście po swojemu potem przerwałam. Jak duże były te terytoria, w których się przemieszczali? Czy to było, nie wiem, jak taki obszarek? Wilki mają swoje obszary, też mają swoje staty. No my też jesteśmy zwierzętami, przecież to one miały swoje, te, te grupy swoje terytoria. Czy to było bardzo swobodne Przemieszczanie się czy nie do zweryfikowania? Nie. Trochę zależy też to od warunków środowiskowych, w jakich te społeczności bytowały. Weźmy na przykład Amerykę Północną, gdzie mamy wielkie równiny, wielkie obszary dostępne bez, bez problemu. Mówię tutaj o istnieniu takich naturalnych barier, jak na przykład góry. I te społeczności mogły przemieszczać się okresowo nawet na odległość 2000 km. Współczesne analogie też pokazują nam, jak społeczności ewenków przemieszczają się w Właściwie w określonym, tak naprawdę terytorium. Tutaj nie tylko zwierzęta były tym elementem, które warunkowały tą migrację, ale jest jeszcze jeden szczegół, o którym się bardzo mało mówi: to jest pozyskiwanie paliwa do ognisk, do opału. Musimy sobie uświadomić, że mamy tutaj do czynienia, czy mieliśmy do czynienia z krajobrazem tundry parkowej. Czyli były to tak naprawdę większe krzewy, trudno nazywać je drzewami. I nawet zbieractwo tak zwanego fosylnego drewna, czy starego drewna, nie, nie uzupełniało tych zapasów. Także te społeczności również stosowały, na przykład kości były spalane w ogniskach, ale nie na każdym etapie. Nie mogły służyć do rozpałki, bo są raczej mokre. Mogły raczej służyć do przedłużania. Trwania tego ogniska. Także też ten element był ważnym czynnikiem, który warunkował to przemieszczanie się. Szacuje się, że taka pełna odbudowa tego środowiska wraz z roślinnością tego typu krzewiastego to jest około 20-30 lat. Także jeżeli chodzi o taką bezpośrednią eksploatację terytorium, to mówi się o tym, że jest to. Taki obszar, który można pokonać w ciągu jednego dnia, czyli pójść gdzieś i wrócić w ciągu jednego dnia drogi. Natomiast jeżeli chodzi o okresowe przemieszczanie się tych społeczności, to są to bardzo duże odległości. A jeśli chodzi o rośliny, to wiemy, co zbierano, jakiego rodzaju owoce, kiełki, grzyby, może. To znaczy z terenu Niziny Polskiej tych wiadomości jest mało, ze względów, o których już wspominałam, że źle zachowują się te pozostałości organiczne. Niemniej jednak udało się takie elementy również zidentyfikować, które przetrwały w formie spalonej w ogniskach. Tutaj są te świetne badania naszej koleżanki Lucyny Kubiak-Martens. Jeżeli chodzi o te rośliny, które były spożywane przez te społeczności, to tak jak powiedziałam, głównie poszukiwano właśnie skrobi jako tego głównego elementu. I już sprzed 30 tysięcy lat mamy potwierdzenie tego, że roztułkiwano kłącza pałki wodnej w celu właśnie pozyskania skrobi, uzyskania Mąki nie brzmi to zbyt smacznie. <noise> Polecam przepisy pana profesora Uczaja, który mówi, że można zjeść wszystko. <noise> a są takie, jak się prehistoryczna książka tak. kucharska? Może nie książka kucharska, ale właśnie rośliny, których dawno już nie, od dawna nie wykorzystujemy, a które są jadalne chociażby w, w jakichś okresach głodu. Różnego rodzaju owoce lasu, czyli borówki, malina, morożka ale też właśnie orzech wodny, kotewka i te kłącza, o których wspominałam, które zawierają właśnie dużą ilość skrobi. I co można powiedzieć o obróbce? Ja wiem, że zadaję takie pytania dość precyzyjne, ale ciekawość jest duża. Czy to jakieś takie placki, podpłomyki na rozgrzanych kamieniach? Czy może udawało im się już stworzyć coś w rodzaju garnków, w których mogli gotować zupę? Czy Jak, jak to w ogóle było? To znaczy... Garnków w takim znaczeniu, jak, jak my dzisiaj to rozumiemy, to na pewno nie. To jest o wiele późniejszy okres, ale to nie znaczy, że nie mieli możliwości podgrzewania tych, tych potraw, chociażby w jakichś pojemnikach skórzanych. Jeżeli chodzi o społeczności łowiecko-zbierackie z dalekiej północy, to wykorzystują one również różne możliwości kiszenia roślin. Również w żołądkach zwierząt, które służą jako ten element pojemnika, pojemnik. Tak, jako, jako pojemnik. Także takich przepisów czy receptur raczej jeżeli chodzi o nasze tereny nie jesteśmy w stanie odtworzyć. Ale myślę, że jeżeli w ognisku zachowałyby się przepalone szczątki różnego rodzaju roślin, to można by... Hmm, Próbować rekonstruować, jak właśnie to, to jedzenie wyglądało. Te rzeczy są już możliwe i to w bardzo dokładnej skali, jeżeli chodzi o pożywienie rolników, ponieważ w tych pojemnikach często powstawały takie, nazywamy to nagarem, ale to i nam się zdarza, kiedy zdarza się przypalić nam jakąś potrawę. I ponieważ no, nie było zmywarek, i, i trochę jeszcze dopłynął Ludwika. Tak. <noise> Także te, te pozostałości są identyfikowane na naczyniach do dziś, i specjalne badania chemiczne pozwalają nie tylko zidentyfikować właśnie te szczątki pochodzenia zwierzęcego w postaci różnych białek, ale również jeżeli takie. Nagary, czy, czy właśnie pozostałości organiczne, też, też nazywane, ogląda się pod mikroskopem elektronowym. Możemy dostrzec tkanki roślin, które mogą nam powiedzieć, jak to danie wyglądało. Najczęściej są to dania oparte na dużej ilości zbóż czasami z dodatkiem ryb, czasami z dodatkiem owoców kaliny, jak wykazały ostatnie badania, także to menu rolników jest lepiej nam znane i sposoby właśnie obróbki tego pożywienia niż społeczności łowiecko zbioracki A spróbowałaby pani takiego posiłku? Ja Miałam okazję uczestniczyć w listopadzie ubiegłego roku w właśnie takim eksperymencie w Masamuda w Holandii. To jest taki, rodzaj takiego otwartego muzeum z, z Kansenu, gdzie wykonywane są różne eksperymenty, między innymi przygotowywanie takiej łodzi dłubanki, ile to mogło trwać czasu. I ja mam przyjemność właśnie uczestniczyć w takim eksperymencie, w którym były trzy pojemniki i włożono do nich produkty, które zostały odkryte Podczas właśnie takich badań tych substancji organicznych pozostałych na ściankach naczyń. Spróbowałam dwóch. No. Bez soli to. Smakuje to tak sobie, natomiast tej potrawy, gdzie, gdzie była ryba, kalina i ziarna zbóż, nie, nie odważyłam się To jest <śm> <śm> za duży miks tego wszystkiego. Czy czasami wyobraża sobie Pani te społeczności łowiecko-zbierackie w formie takich no scenek, że oto idzie sobie mama... Wokół biegają dzieci. Ona ma przepasane w pasie, na przykład, taki worek skórzany i gdzieś tam zagania te dzieci mówi: Nie biegnijcie tam, bo tam mamut był ostatnio, bo wpadniecie pod mamuta. No bo no ludzie tacy sami jak my przecież, anatomicznie tacy sami, absolutnie. Wyobraża sobie pani czasami takie scenki? Takich może nie, ale wiele mówię studentom o tym, jak te społeczności, jakie te społeczności były elastyczne, jak potrafiły żyć w bardzo różnych. Warunkach klimatycznych dostosować się, wyjść im naprzeciw, i wystarczy, że jest y, trochę temperatura po, poniżej zera, może nie taka bardzo niska, ale wystarczy kilka stopni, brak rękawiczek, i już mi się wydaje, że to, że to życie jednak było trudne. <grywka> natomiast y, chyba tak chyba to... Y, no bo ja to y, widzę przecież musiały być plotki, bo wiemy, że to jest stara rzecz bardzo, zresztą są tacy naukowcy, którzy mówią, że w ogóle dlatego język powstał, że można było plotkować tam mówić, kto oszukuje w stadzie na pewno był śmiech już wtedy więc musiały być żarty, dzieci się bawią, no patrzymy na naszych krewnych, szympansy, goryle wszyscy się tam doskonale bawią, więc dlaczego miałby być inaczej w tych społecznościach, musiały być kłótnie musiały być jakieś takie rzeczy. Ktoś musiał być zmęczony, ktoś musiał być znudzony. Mi się to wydaje... To chyba nie jest łatwe, szczególnie właśnie tak sobie to wyobrażam. Pytam o tą panią dlatego, że kiedy się stara w sposób precyzyjny odpowiadać na różne pytania, to wy się właśnie skupiacie na super małych wycinkach analizie właśnie, gdzieś tam chemicznej, co jest super ważne, ale żeby tak spojrzeć właśnie z daleka, na ile się da czy to nie jest możliwe, bo to właśnie za wiele spekulacji wtedy w tym. Nie to jest możliwe. Są przecież pozostałości instrumentów muzycznych, chociażby na stanowiskach grawieckich na Ukrainie, gdzie mieliśmy do czynienia z domami budowanymi z kości mamutów. Właśnie wszystkie elementy tego kośca były wykorzystane, aby taki szałas przygotować. Mamy tam również instrumenty muzyczne. Co więcej, filharmonicy Kijowscy podjęli się rekonstrukcji muzyki, jaka mogła powstać. Mamy pozostałości fletów. Tutaj też się toczą różne spory, czy one są artefaktami, czy są po prostu czymś naturalnym i otwory powstały w tych, tych fragmentach kości w sposób naturalny. Niemniej jednak, znowu, Wiele Filharmonicy wiedeńscy podjęli się prób rekonstrukcji, i ja również studentom demonstrowałam na ćwiczeniach właśnie, jak mogła taka muzyka brzmieć. No to już robi cała impreza. Mamy menu. Tak, tak. Pani mówi, mamy muzykę. To wszystko jest. Mamy też przykłady różnego rodzaju figurek, postaci zwierzęcych i ludzkich. One oczywiście są chociażby statuetki kobiet interpretowane jako troszeczkę inne rzeczy, czyli symbole, właśnie bogini, matki, i tak dalej, ale mamy też takie artefakty, które pokazują nam, że część tych elementów była ruchoma. I niektórzy uważają to za początki teatru, także na pewno nie były im obce takie zachowanie. Tak, bo tak. mieli sporo czasu, o czym mówiłyśmy tak. na początku, też na przekazywanie kultury i uczenie. Ale chciałabym trochę rozwinąć ten wątek, bo Pani o tym mówiła, że jakby dużo różnych społeczności się mieści w tej kategorii łowcy i zbieracze na całej Ziemi. To chyba bardzo różne strategie były przez lata, czy są, bo dalej mamy takie społeczności. Tak, to, to znaczy nie chciałabym tutaj, żeby ktoś posądzał mnie jakiś determinizm geograficzny, bo nie tylko środowisko warunkuje nasz sposób zachowania się, ono w istotny sposób wpływa, ale nasze zachowania warunkowane są też um, kulturowo. No niemniej jednak inaczej będą wyglądały polowania w strefach otwartych, inaczej w lasach borealnych, takich jak Puszcza Białowieska, która jest właśnie lasem z tego okresu, a inaczej jeżeli mamy do czynienia może nie tyle z pustynią arktyczną, ale właśnie z taką tundrą parkową, gdzie mamy do czynienia tylko z niedźwiedziami, reniferami czy, czy fokami. Także jest to bardzo zróżnicowana grupa. Współcześnie bardzo dużo czerpie się właśnie z tych badań etnograficznych, z tych badań aktualistycznych. Tylko też musimy pamiętać, że to nie są żywe skamieniałości, no jak właśnie. kiedyś ktoś to, to powiedział. To też mnie bardzo ciekawi, na ile można się na tym opierać, bo dużo tych badań jest, na tym się opiera też te badania, o których mówiłam na początku, tych wskazujących, że różnica w czasie pracy między rolnikami, a łowcami, zbieraczami 10 godzin tygodniowo Wynosiła, ale to właśnie była obserwacja współczesnych grup. No ale to są jednak grupy, no, które mają, no, mało jest tych odciętych takich zupełnie od tego, co my nazywamy cywilizacją. Więc to jest jakiś tam wpływ, chyba jednak, jak to jest. Czy to nie jest trochę obarczone jakimś błędem? Nie możemy tym, tymi analogiami posługiwać się bezwarunkowo. My już dzisiaj wiemy, że archeolog. Parafrazując takie słowa niemieckiego uczonego, który pytał, jak to było naprawdę archeolog, może jest to herezja, ale tak naprawdę do końca nie wie, jak to było, bo po prostu, tak jak, tak jak wspominałam, zbieramy okruchy tej przeszłości i je rekonstruujemy, ale na pewno są społeczności łowiecko zbierackie są takimi społecznościami, które są najbardziej elastyczne właśnie w pokonywaniu różnych kataklizmów, czyli nagłych zmian klimatu. Musimy pamiętać, że późny glacjał, kiedy te społeczności żyły na terenie Polski, był okresem bardzo częstych i bardzo gwałtownych zmian klimatu. Społeczności, które bytowały dłużej, a tutaj mówimy o miarach rzędu Tysiąca czy nawet dziesiątków tysięcy lat, które bytowały w, w, w krajobrazie, właśnie tundry parkowej, nagle muszą odnaleźć się w krajobrazie, gdzie mamy już do czynienia, co prawda, ze świetlistymi, ale lasami. I one wykorzystywały różne strategie: albo migrowały w, na takie tereny, gdzie znajdowały podobne warunki do życia, albo po prostu dostosowywały się do tego. Co im oferuje przyroda? To skoro to życie nie było takie złe, było sporo czasu, nie było tak dużo stresu i było elastyczne, czyli w danym terenie, powiedzmy, właśnie, był kłopot, no to się po prostu przemieszczamy, to po co ludzkości to rolnictwo? Wiele osób zadało to, <noise> to pytanie, ponieważ jednak zapłaciliśmy bardzo wysoką cenę za udomowienie również ludzi, można to tak powiedzieć. Zapłaciliśmy, Ustatkowanie. Tak, zapłaciliśmy cenę dość wysoką. Chociażby w powstaniu wielu chorób od zwierzęcych, o których może się tak wiele nie mówi, ale chociażby gruźlica czy ospa są chorobami nabytymi od, od zwierząt. Z jednej strony właśnie to poleganie na... Wynikach hodowli i uprawy zbóż było właśnie dość niepewne, bo nie wiadomo, czy będzie jakaś zaraza wśród roślin, czy, czy jakiś pomór, czy, czy choroba w Albo susza wśród zwierząt, i, ale z drugiej strony wydaje mi się, że to życie rolnicze jednak było trochę wygodniejsze niż ale to, więcej to pracy życie. było. Ale to życie w ciągłym ruchu. Wydaje mi się, że jednak człowiek dąży do, do stabilizacji, chociażby możemy to współcześnie y, obserwować. Bo to rolnictwo też było, tak się uważa, wynajdowane w kilku miejscach niezależnie. Tak, tak. W różnych, w różnych miejscach dochodziło do udomowienia różnego rodzaju roślin, kukurydzy, czy w Ameryce Południowej, czy y, bananów, chociażby w Australii całkiem niedawno. Także tych centrów, ryżu, chociażby w Chinach, tych centrów, gdzie rolnictwo miało swoje początki, jest wiele. Ale tak jak wspomniałam, nie, nie wszędzie rolnictwo było witane z otwartymi ramionami, chociaż wiemy z badań również genetycznych, że społeczności lokalne, które zamieszkiwały dany teren, wchodziły w interakcje ze społecznościami neolitycznymi i, i widać to właśnie w przepływie genów, ale widać to też w tak zwanej kulturze materialnej, czyli ta egzystencja dwóch różnych światów. Była możliwa. Czytałam też taką teorię, ale szczerze mówiąc nie wiem, czy to jest teoria na serio, czy trochę taki dowcip. Ale podobno chodziło o to, żeby można było dużo piwa produkować, bo się zorientowano, że, że zboże tam w odpowiednich warunkach powoduje, że jest piwo, więc chcemy mieć więcej zboża. No to zajmujemy się rolnictwem. No, bardzo miła hipoteza, ale o ile wiem, pierwsze pozostałości Piwa znamy ze starożytnego Egiptu tutaj też wielkie, wielkie zasługi w tym, w odkryciu tych pozostałości mają Polacy. Ja wiem, kto wymyślił rolnictwo. Te matki, które już miały dosyć noszenia dwóch i pół latków na ręku i karmienie ich piersią. jest to możliwe. To była pierwsza rewolucja kobieca. W społecznościach łowiecko-zbierackich właśnie dziecko jest zawsze przy mamie na, na plecach, w chuście. Kto wie, może to kobiety zrewolucjonizowały historię. Pani profesor, no pani pomysły na dalsze badania tych społeczności na naszych terenach? Co jeszcze przed panią? Tak, chciałabym się właśnie w w tym momencie zająć bardziej szczegółowymi badaniami, co umożliwia właśnie tutaj nam i wyposażenie naszego Wydziału Archeologii, i pozdrawiamy dobra... dyrekcję, <laughs> i dobra wola <laughs> ze strony naszych władz dziekańskich. Chciałabym się zająć badaniami skrobi, czyli właśnie tych, tych węglowodanów, które te społeczności pozyskiwały z narzędzi, z kamienia nazębnego już społeczności neolitycznych i ich porównanie. Chciałabym, jak tylko pozwoli na to sytuacja na świecie, kontynuować nasze wspólne polsko-ukraińskie badania nad społecznościami późnego neolitu, wczesnego neolitu w okolicach Kamieńca Podolskiego. Także planów jest, jest wiele. Byłam w Kamieńcu, piękne miasto. Pani profesor Iwona Sobkowiak-Tabaka, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Bardzo Pani dziękuję za tę wycieczkę w odległą przeszłość. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję za wysłuchanie do końca. Jeśli podoba Wam się ten podcast, pomóżcie proszę w jego promocji. Oceniajcie w aplikacjach, zostawiajcie komentarze, subskrybujcie. Bardzo dziękuję. W kolejnym odcinku znów będziemy w Poznaniu temat wyjątkowy technologiczno-prawniczy. Na ile sztuczna inteligencja jest w stanie ścigać przestępców? Polecam i do usłyszenia. To był podcast Radio Naukowe. Więcej znajdziesz na stronie radionaukowe.pl oraz na profilach na Facebooku i Instagramie. Bądźmy w kontakcie. Dobrego dnia.